Dzień dobry, dzień 27. Dzisiaj w naszej 30-dniowej podróży yoga w domu. Dzisiaj koncentracja, o koncentracji dzisiaj. Taki temat przewodni. Myślę, że każdy z nas ma takie momenty, kiedy czujemy się rozproszeni, kiedy nie możemy się właśnie skupić na tym, co chcemy, co potrzebujemy. Dużo bodźców zewnętrznych wokół nas, informacji, historii, czynności powoduje, że staramy się we wszystkim zaangażować, być, uczestniczyć i tracimy po prostu ten moment, tak naprawdę na czym mamy się skoncentrować. Jesteśmy rozproszeni. Jeżeli tak jest, to ta praktyka dzisiaj na pewno pomoże Wam się skoncentrować, bo ona będzie wymagała absolutnie, żeby być właśnie dokładnie w tym miejscu, dokładnie w tym ćwiczeniu, absolutnie z ciałem w kontakcie i ze sobą, bo będzie trochę balansów, będzie takich pozycji równoważnych. Spróbujemy stanąć na głowie. I zrobimy sobie też balanse na przedramionach, więc jeżeli jesteście gotowi, to właśnie dzisiaj ten dzień. Koncentracja. To Wam na pewno pomoże, jeżeli potrzebujecie z takiego rozproszenia wejść w jakiś moment, gdzie jest potrzebny absolutny fokus, takie skupienie, no to ta praktyka będzie przydatna. Mam nadzieję. Więc na początek chwila, żeby złapać kontakt ze sobą. Kilka wdechów i wydechów. To zawsze dobrze robi. Czasami tyle wystarczy. Jak nie mamy miejsca na to i przestrzeni, żeby stanąć na głowie, no to można pooddychać chociaż przez chwilkę, skoncentrować się na naszym oddechu. Wdech i wydech. I z każdym takim momentem to rozproszenie powinno ustępować, jeżeli tylko skoncentrujemy się na tej czynności. Wdech i wydech. I ostatni raz. I wydech. I przejdźmy sobie do pozycji stojącej. W tych pozycjach równoważnych będziemy za chwilę wchodzić w takiej pozycji tancerz na jednej nodze. Więc dobrze jest złapać jakiś punkt, najlepiej na ścianie albo gdzieś na podłodze, taki nieruchomy. Wtedy łatwiej utrzymać równowagę, łatwiej się skoncentrować. Łączymy stopy ze sobą razem. Przenosimy dłonie na biodra. I powiedzmy, że prawą nogę uniesiemy w górę. Zróbmy sobie troszkę jeszcze pracy z naszymi nadgarstkami, przepraszam, stawem skokowym. Nadgarstki też tu, proszę, są nadgarstki. Jedną w drugą stronę. No i już chwila rozproszenia i proszę bardzo. Tak, można rozciągnąć. I druga noga. Tutaj fizycznie pomocne jest, jak przyciągniemy pępek do kręgosłupa. Jak zassamy, wtedy nam się tutaj stabilizuje wszystko. I lewa noga w górę i stopy w jedną kółeczka i w drugą, troszkę sobie rozgrzejemy. I można wyprostować. I będziemy stawać na lewej nodze teraz. Przyciągamy prawe kolano w górę, zbliżamy stopę do lewej nogi, przenosimy dłonie do pozycji modlitewnej. Teraz przenosimy nogę do tyłu, sprawdzamy, czy możemy złapać tą stopę, przyciągnąć do pośladka. Na chwilę nie będę na Was patrzeć, bo to grozi upadkiem. Możemy złapać obydwiema dłońmi. Przyciągamy pępek do kręgosłupa. Mocna noga, na której stoimy. Lewa ręka wraca i teraz wdech i z wydechem powolutku przenosimy nogę w górę. Odstawiamy stopę od pośladka i lewą
rękę przenosimy do przodu i schodzimy powoli, powoli, nie spieszymy się, nie spieszymy, nie spieszymy. I wystarczy. I rozluźniamy nogi. Pozycja tancerza. Oczywiście tutaj wybieramy sobie opcję albo numer jeden, czyli kiedy unosimy nogę w górę i przyciągamy tutaj stopę do uda i możemy tak zostać. To już też jest pozycja równoważna, wymagająca koncentracji, skupienia na tym, co robimy. Bo jak tylko się rozproszymy, zauważyliście, zaczęłam do Was mówić, spoglądać i już to rozproszenie spowodowało, że ciało przestało być stabilne. Więc się koncentrujemy na tym, przyciągamy pępek do kręgosłupa. I teraz spróbujmy przenieść obydwie dłonie, złapać stopę, przyciągnąć do pośladka i też można tak zostać. To też jest pozycja wymagająca, równoważna. Możemy wrócić prawą dłonią i teraz powolutku zacząć nogą przechodzić do tyłu, ręką przechodzić do przodu. Powoli, nie spieszymy się. Sięgamy stopą w górę. I wystarczy, pięknie. No dobrze. Jedno za nami. Rozluźniamy nasze nogi, rozluźniamy. Stajemy przy górnej krawędzi maty i w górę nabieramy powietrza, wdech i wydech. W dół, prawa noga w tył. Lewa noga w tył, na chwileczkę pies, wdech i wydech, klękamy. I teraz podwijamy palce stóp i zrobimy też pozycję równoważną, w której będziemy na samych palcach stóp, czyli wychodzimy kolanami. Łączymy dłonie do pozycji modlitewnej i wychodzimy w górę, w górę, w górę, w górę. Wymagające dla naszych stóp, ale bardzo dobre ćwiczenie, bardzo dobre ćwiczenie. I chwilę tutaj zostajemy. Chwilę zostajemy. Pełna koncentracja na tym, gdzie jesteśmy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Można spróbować zamknąć oczy na chwileczkę, zobaczyć, jak nam będzie. Pełna koncentracja na oddechu, na ciele. I wystarczy. I teraz spróbujmy przenieść dłonie na prawą stronę. Mamy szeroko rozpostarte dłonie. Cały czas jesteśmy wysoko na piętach. Teraz uginamy ręce w łokciach. Zbliżamy je do nogi, czyli jesteśmy tu w kontakcie lewej ręki z prawą nogą, a tutaj opieramy się łokciem o biodro obok naszego pośladka. I teraz jesteśmy w kontakcie i powoli, szeroko palce dłoni mamy rozstawione, powoli przechodzimy do przodu i powrót. Do przodu, do przodu, do przodu. I powrót. I do przodu i zobaczmy jeszcze centymetr do przodu. Może nam się stopy oderwą od ziemi. I jeszcze raz ostatni, ostatni powolutku sprawdzamy, czy można. I powrót. I na chwileczkę klękamy, wzmocnimy sobie nadgarstki, zanim zrobimy na drugą stronę. Rozluźniamy, rozluźniamy, rozluźniamy. Koncentracja. Całkowita uwaga na tym, co robimy. Już na pewno o tym wspominałam, jak ważne jest to, żeby być z uwagą w czynnościach, które na co dzień robimy. Odginamy palce dłoni. Cokolwiek robimy, koncentracja na tym jest absolutnie wskazana, nadaje nam więcej wartości, jakości w te czynności. A tu
Jeszcze kciuk rozciągnijmy sobie. W tych pozycjach balansu, w tych pozycjach równoważnych. Jeżeli na chwilę odejdziemy od tego miejsca, gdzie jesteśmy, na chwilę pójdziemy sobie za jakąś myślą, która tam nam się pojawiła w głowie, co tam dzisiaj jeszcze będzie, albo co było, od razu tracimy równowagę. Myślę, że to można było poczuć. I jeszcze raz wychodzimy w górę. Jesteśmy pośladkami na piętach. Pracują nasze stopy. I na chwilę do pozycji równoważnej. Dłonie złączone razem, pozycja ptaka. Wydech i wydech. I przenosimy dłonie teraz na lewą stronę. Szeroko palce dłoni. Jesteśmy w kontakcie prawą ręką z lewą nogą. Łokieć tu mam na boku łydki. I schodzę troszkę niżej. I opieram sobie lewy łokieć tutaj obok mojego pośladka, blisko biodra. I schodzę nisko. I może tyle wystarczyć. I tak musimy być skoncentrowani na tym, co robimy. I powolutku do przodu możemy się przenieść i z powrotem. I do przodu zobaczyć, co będzie. I z powrotem. I jeszcze raz możemy zobaczyć, czy nam się stopy oderwą. Czy możemy wyprostować nogę z góry i z powrotem. I tak próbujemy tylko tyle, ile czujemy, że jesteśmy w stanie zrobić. Wszystko jest bardzo dobrze i wszystko jest właśnie dokładnie takie, jakie ma być, jeżeli jesteśmy skoncentrowani na tym. I rozluźnijmy sobie jeszcze nasze dłonie, nadgarstki. Wytrzepmy wszelkie napięcia, naprężenia. I teraz zrobimy sobie ćwiczenie przygotowawcze do stania na głowie. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, można stanąć na głowie. Jeżeli znamy tę pozycję, wiemy jak wejść do niej, wiemy jak ją zrobić, no to bardzo proszę, ale jeżeli nie czujemy się jeszcze gotowi, albo jesteśmy sami, a potrzebujemy wsparcia, na przykład, to zostawcie to. Niech ktoś przyjdzie, niech ktoś Was trochę przypilnuje w tej pozycji, czy pomoże, albo zostawcie sobie na zajęcia, jeżeli pójdziecie i zróbcie to z instruktorem, z kimś, kto Was poprowadzi do tej pozycji. Więc zrobimy pozycję przygotowawczą. Można to zrobić przy ścianie. Ja też sobie podejdę troszkę bliżej z matą. Możemy sobie zrobić takie ćwiczenie, które będzie nas przygotowywało do tej pozycji. Czyli łączymy palce dłoni, zaplatamy w taki koszyczek, kładziemy na macie i wkładamy sobie czubek głowy w ten koszyczek. Czubek głowy na macie. Mamy czubek głowy na macie. I teraz podchodzimy troszkę kolanami, podwijamy palce stóp i powolutku wychodzimy w górę. I tylko tyle. Pomagamy sobie przed ramionami, odpychamy się. I z powrotem. I tyle może być wystarczające w zupełności. Wychodzimy w górę. Podchodzimy, jeżeli się da, podchodzimy, przenosimy ciężar ciała. I powrót. Pamiętamy, nie robimy niczego, na co nie czujemy się gotowi. Wszystko w zgodzie z ciałem, wszystko w zgodzie ze sobą. Jeżeli mamy gotowość na stanie na głowie, na chwilkę się do Was odwrócę, to robimy właśnie taki koszyczek. Jeżeli jest ktoś, kto nas może wesprzeć i być obok, to zapraszamy kogoś takiego. Kładziemy sobie głowę w tym koszyczku, podchodzimy nogami, podchodzimy, podchodzimy i możemy tak zostać. Albo unieść nogę w górę. I zostać w staniu na głowie. I całkowita koncentracja teraz na tym, co robimy. Nie ma innego wyjścia. Po
Pomagamy sobie przed ramionami, przyciągamy pępek do kręgosłupa. I wystarczy. I zostajemy przez chwilkę na macie z głową na dole, żeby dać jej odpocząć. Wdech i wydech. Teraz zróbmy sobie takie przetaczanie z boku na bok, żeby rozluźnić. Zaraz to samo zrobimy jeszcze w leżeniu. I powoli wychodzimy. I teraz przejdźmy do leżenia na plecach i opierając tył głowy na macie, przetaczamy się, dociskając sobie do maty głowę. Przetaczamy się, żeby rozluźnić wszelkie ewentualne napięcia, naprężenia, które powstały w głowie, w szyi. Cała uwaga na tym ćwiczeniu. Można sobie zadać pytanie, jak to u mnie jest z tą koncentracją? Czy łatwo mi się skoncentrować? Czy bywam rozproszony? Jak często? I czego mi potrzeba, żeby z tego rozproszenia wyjść? Może ta praktyka dzisiejsza będzie wystarczająca. Może ćwiczenie oddechowe. Może chwila dla siebie. Koncentracja. Jak ważna ona jest w życiu. Chyba wszyscy wiemy. I wystarczy. I powolutku przechodzimy do siadu. No tak. Wdech i wydech. No i co powiecie teraz? Jest różnica. Ja ją czuję. Koncentracja. Teraz niech Wam to posłuży, niech ta praktyka przyniesie Wam jakiś efekt na resztę dnia. Skorzystajcie z tego, zabierzcie to ze sobą. Może czeka Was jakieś wyzwanie, coś trudnego. To jest na pewno ten moment po tej praktyce, który nam pomoże. Koncentracja. I tego Wam życzę wtedy, kiedy jest to Wam najbardziej potrzebne. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za towarzystwo i do zobaczenia.